TVG9, Romuald Piątek z Gdyni. Przypomnijmy, że od lat już chyba 10, tak? 11. 11 walczy o należną mu rentę. No niestety renty nie otrzymał, nie umożliwiono mu dochodzenia swoich praw w rzetelnym procesie. To zupełnie, że chodzi o sędziowie rentę fachową. Tak, tak. No tak, że no, częściowo... Bo rentę mam. Tak, ma, ale nie taką, nie w takim wymiarze, jakim tak. Powinieneś się dostać. Po tym bardziej, że wyrok przynajmniej... wydający rentę wypadkową, to ja posiadam. Tylko tak. Zwany, nie wykonany dobra. Wyrok. Dobra. W każdym razie dochodzenie ci zostało uniemożliwione ze względu na to, że orzekali sędziowie nieuprawnieni. Później próbowałeś demonstrować, to uniemożliwiano ci demonstrowanie, także utrudniano w różny sposób. To było 6 incydentów, tam mnie czterokrotnie zatrzymano, a pięciokrotnie razy tak. Mi banery zabrano. Dobra, ale o tym już jest i w TVG9, i w twoim kanale YouTube. Co zrobiłeś tym razem? No tym razem no, wniosłem najpierw oskarżenie publiczne na piśmie. Prokuratura rejonowa Warszawa w Przedmieściu odmówiła. Potem wniosłem, wymuszając dosłownie, awanturą w tej samej prokuraturze do protokołu i to jest wiadomo, że pod odpowiedzialnością karną złożyłem zeznania i otrzymałem na te dwa umorzenia prokuratur, odmowy można powiedzieć tak bardziej dokładnie, dwa sądowe postanowienia. W związku z tym, według artykułu 53 Kodeksu Procesu Karnego wniosłem prywatny, subsydiarny akt oskarżenia i to jest przeciwko 12 osobom. To jest przeciwko... Tak, no i to są członkowie naszych elit, czy pseudoelit, czyli, można tak powiedzmy. Powiedzieć, kierownicy naczelnej instytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli otwiera listę Donald Tusk. Premier Tusk, prokurator generalny Seremet, poseł Kalisz, to jest artykuł 95 Konstytucji, albowiem Sejm to jest jako suweren, a Sejm jako przedstawiciel to zwierzchni nadzór mają nad pracami rządu. No tak, Kalisz jest z Komisji Sprawiedliwości, tak? Sejmowej. Tak. Minister Sprawiedliwości tak samo. W zasadzie wszystkich posłów mógłbyś podać tutaj, ale... Obecny marszałek Sejmu, były marszałek Sejmu Komorowski, minister spraw wewnętrznych i administracji Millera, to dotyczy, że on ma zwierzchnię nad policją, komendant główny policji, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, albo jego dotyczy artykuł 257 KPA, no i były prezes, bo to się rozchodzi o to, że składanie prywatnego oskarżenia jest ograniczonym czasowo do roku. I potem obecny prezes Sądu Najwyższego. O co się rozchodzi najbardziej? Jest artykuł 253 KPA, który mówi wyraźnie, w punkcie drugim zwłaszcza, że kierownicy organów wymienionych w paragrafie pierwszym lub wyznaczeni przez ich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skargi wniosków co najmniej raz w tygodniu. I to jest właśnie nie jest praktykowane. I dobra, to był ten filmik. Tak, wiem. To jest dobrze, że przypominasz. Tak, no to jest cały system. I teraz tak. Pracownicy w biurach skarg niby są upoważnieni, ale oni łamią prawo, oni, jakby to powiedzieć, poprzecznictwo robią. Więc ja chcąc złożyć na skargę na nich, to nie mogę. Mało tego, jak swoje pisma zacząłem pisać, gdzie słabeć. Prokurator generalny bandyta, premier bandyta, wszystkich na nich pismach, wszystko bandyci są. I na to nie ma żadnych reakcji. No więc w końcu, to co na początku żeśmy wspomnieli, no to ja wniosłem jak oskarżenia. I teraz, żeby było już bardziej jasne, to dostali wszyscy 100 senatorów oraz tutaj jest aż w teczce. Myślisz, że się przejmą? Każdy poseł to dostał. No tak, przynajmniej nie będą mogli mówić, że nie wiedzą co się dzieje. Co się w tym kraju dzieje. I teraz jest tylko sprawa, czy będzie nadany jemu bieg. Ale ja myślę, że będzie to ruszony politycznie. No bo starałem się do Lepera i jestem w kancelarii Giertycha, że jak w razie czego, gdy zaczął łamać przepisy postępowania, to będzie ruszone przez kancelarię Giertycha. I jeśli ja pod odpowiedzialnością karną ich zniesławiam, podejście karną ich oskarżam i wnoszę akt oskarżenia, to są artykuły, a w tej chwili to tylko jest taki ich system. Przeciwko mnie nie mogą,
Ja ich oskarżam, a oni nadają biegu się, łamią bez przerwy wszystkie... Tak, ja wiem, Romualdzie, o co ci chodziło w tym wszystkim, że chciałeś doprowadzić do konfrontacji, tak. Że albo będą musieli ciebie oskarżyć i jeszcze za na odszkodowania, za zniesławienie niesłuszne, tak. albo przyznać ci rację. Tak. Natomiast oni ciebie nękają jakimiś właśnie metodami administracyjnymi, uniemożliwiają ci protesty, no. Też nawet nieotwarcie, ale pod pretekstem, że tam oparłeś o płot sądu, transparent, tak, kiedyś i tego typu. Skutkami podczas demonstracji to jest tak, jakby było to w Rosji, dosłownie. Mm-hmm. No ukaranie, że niby wystawili na widok publiczny zajęcie chodnika, no przecież to same idiotyzmy. No w 70-tych latach, nie wiem, czy oglądałeś tam Człowieka z żelaza, no tam rozrzucających ulotki, czy rozklejających za zaśmiecanie miasta karano. Zresztą teraz się robi to samo, no to właśnie... I się rozchodzi, konstytucji jest artykuł 32, który mówi, wszyscy są... Nie, ale właśnie tu się pomyliłeś, że oni z podniesioną przybisą, są po rycersku, nie będą walczyć. Oni będą walczyć. No jakie takie kundelki podgryzające ciebie za nogę. To są ludzie bez honoru, inaczej to nie można powiedzieć. No zgadza, to są kanalie i ludzie bez honoru, to ja przyznaję. Tak na tym. I ciekawe, że z tymi transparentami we Warszawie w końcu już przestali zatrzymywać, ale to w Sopocie, prezydent Sopotu sobie wydał decyzję uniemożliwiającą. A czemu? No bo prezydent Sopotu to jest oszust, sprzedał mieszkanie na lewo, no i sam sobie wydał postanowienie, że nie wolno demonstrować, czyli sam sobie poplecznikiem. No i... To jest tylko mała część papierów, które... Tu jest cała teczka, która w tej chwili się uzbierała i to jest około 500. Wyprodukował pan Romuald Piątek albo urzędy w stosunku do niego i sądy... Tak. To są ksera oczywiście, prawda? I tu są te wszystkie wyroki, zarówno w sprawie cywilnej, jak i w sprawie karnej. Te pierwsze, kiedy ja wniosłem pierwsze akt oskarżenia przeciwko prokuratorom i sędziom, którzy odmówili przejście śledztwa. Oraz w związku z tym, z moimi demonstracjami, jak wniosłem akt oskarżenia, to jemu znowu sąd nie nadał biegu i tyle, no co im mu zrobi. No. Okej, mam pytanie, czy w tej chwili walczysz już tak tylko dla zasady, czy masz nadzieję, że wygrasz? Będą więcej możliwości, ale... No zobaczymy, jaka będzie reakcja po wniesieniu tego aktu oskarżenia. Aha, czyli to nie jeszcze... Nie mówię. Jeszcze nie jest twój ostatni nabój, tak? Ten akt oskarżenia. To jest kolejny etap twojej walki. Rozumiem. Jeszcze to jest taka bardzo ważna rzecz, że jest artykuł 90 i w postępowaniu sądowym do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego udział mogą zgłosić przedstawiciele i ja myślę, że wszystkie organizacje, które walczą z naruszeniem prawa przez wymiar sprawiedliwości się zgłoszą i się dołączą do tego aktu oskarżenia. A jak nie, no to wyjdzie na to, że my się wszystkie organizacje zmówią i zaczniemy protestować imiennie, zniesławiając wszystkie tych kierowników naczelnych organizacji państwa, no bo nie może tak być. No a może ich się nie da zniesławić, może oni są kanaliami. Policjant, prokurator, sędzia... Może oni są kanaliami i dobrze im w tym jest. No trzeba w konstytucji napisać, że ich prawo nie dotyczy, no jak to inaczej powiedzieć. Dobra, dziękujemy i życzymy powodzenia. No dziękuję, na wszystkie kanały będziemy to chcieli puścić.